Witamy panowie, 18.50, nie nagrywałbym tego filmu, ale coś wam pokażę, nie wiem o co tu chodzi, ale te gołębie naprawdę, nie wiem co oni są ode mnie. Panowie, gołąb pocztowy z lotu, proszę zobaczyć, z tipesem siedzi, nie wiem czy tam widać tipesa, młodziak. Świeży gołębnik i mamy pierwszego gołębia z tipesem czerwonym. Wypuścimy panowie, ale w ogóle dam pauzę, nagramy, trochę je nakarmimy. Witamy panowie, tam mi się telefon wyłączył, ale skleimy to. Przyjechałem, jest 18 godzina. Zobaczcie, jest gołąb z lotu. Numerem telefonu i z tipesem. Nie wiem co jest zgrane z tymi gębiami, ten groszek. Wypuściłem moje dwa, co już nauczyłem je wychodzić. Świeży gołębnik, świeży gołąb i to jeszcze z lotu, nie? Mistrzostwo, nie? To są jaja, panowie, nie? Ale zobaczcie jak się pcha. Jakby stąd był. Ma czerwonego tipesa i numer telefonu. Mam na przedłużaczu, zaraz pokażę. Telefon mi się rozładował. Bardzo zajechane ma nogi i bardzo głodny, tak mi się wydaje. No i tak zadzwonimy do tego pana. Wstrzymy tego gołębia, mam parę dni, go będziemy puszczać. Nas o jeden skoczył. Drugie karmienie dzisiaj, lekkie. Dwie niespodzianki dzisiaj, panowie. Nie wiem skąd ten gołąb. Groszek. Pocztowy z tipesem. Czerwonego ma tipesa i numer telefonu. Dopiero przyjechałem, miałem iść. Bola jest na koncercie, ale mama była na grzybach i się pasa to rozwalił. Zapalił się czek, ona myślała, że to olej nie można było. Dobrze, lawety nie zamówiłem. Patrzcie, pach. Chłop skoczył jak do siebie. I do żarcia. Jest, są gołąbki. To jest taka niespodzianka dzisiaj na wieczór. Panowie, ale sąsiad mi przyniósł gołębia. Nie uwierzycie. Mój gołąb. Z lotu na 24 km. Ogona nie ma i ma skrzydło rozwalone. Całe w krwi. Mówił, że go złapał tu niedaleko. Dzisiaj. Zaraz pokażę go. Spieprzył. Zaraz się tyle. Czekajcie, dam pauzę. Jestem, panowie. Koroniaty. Bez zbliżenia. Koroniaty na mojej skówce, moje znaki i skrzydło ma rozwalone. Niedaleko stąd go złapał. Przywiózł go Oli. Ola go wrzuciła do samochodu w kartoniku, chyba że jest jakiś gołąb. To było wcześniej jak na skarpetkach. Ten gołąbek jest ode mnie z gębnika, panowie. Nie, nic z niego nie będzie. Ale zaraz go wpuszczę, dostanie jakiś elektrolit. Głodny biedak. Kolego Grzegorzu, to właśnie ten gołąb na skarpetkach, co mi się nie podobał. No, nie wierzyłem w niego. Ale przyleciał bestia. 17 pokonał. Właśnie ten gołąb na skarpetkach. Może skrzydło mu dojdzie, bo ma uderzone tylko. Nie ma rozerwanego. Puściłbym go na piechotę, ale nie będę taki. Mam baterię słabą, panowie. Bym pokazał. Ale dobra, idziemy. Jak się wyłączy, to się wyłączy. Jak się 5%, jak się wyłączy, to się wyłączy. Gołębiom teraz dałem do picia coś. Trzeba by wchodzić. Może widzę, jakiś jeden tam śpi w rogu.
pogody deszczowe. Kaczek jest coraz mniej. Wylatują, wracają, nie wiadomo skąd. On ma młode ma, tak. Ale nie podleci tam do gniazda. Na końcu mam łodziaki. Zobaczymy, ale pusty, chudy. Bestia. Dziękuję temu panu. Nie wiem, kto to był. I bym myślał, że słaby gołąb. Gołębia po prostu ktoś złapał, coś złapało. Zobaczcie. Od razu do karmika. Tam, gdzie Budapeszka, on ma młodziaki. Miał bynajmniej, zabrałem chyba, bo jego nie było. A tu jest ta samica, panowie. Tutaj o. Niby tego pana. O tutaj o. Ta samiczka to jest. Z tym samczykiem, co niedawno przyszedł. To jest samica ze Świerkowej. Ola dzwoni, odrzucimy ją. Będzie mordę darła. Ważna sprawa jest. Nagrywamy film. Ostry. Tych filmów dzisiaj będzie znowu. Zobaczcie, jak pszenicę ścina. Karmienie teraz było i pojenie. Gołębie zaczęły wchodzić. Nie wiem, czy jakiś doleciał, czy nie doleciał. Zobaczcie, młode karmią. I one były na lotach gołębie. I wróciły. Ale czemu one znaków dwa nie mają? Coś przyszło z jedenastki, panowie. Tak, ten gołąb przed z jedenastki, nie wiem kiedy, ale ma nogi strasznie umazane. Nie było tego gołębia na fioletowej obrączce. Na 100%, panowie, zobaczcie. Dzisiaj przed gołąb, kolejny. Takie to jest mój gołąb tu wychowany. Na fioletowej obrączce z moim nazwiskiem. Tak gołębie przylatują. Dzisiaj gołąb kolejny przyleciał, panowie, bo go nie było. I na młodych. Z tym ma. To też przyszło? Nie wiem, czy on był, czy go nie było. Też go nie było. Też go nie było, bo... Nie, ale ma znak niebieski. Może leciał, ale by miał mocniejszy. Nie, te blaki, znaki już widzę słabną. Leciał, ma znak. Ale słabe znaki. Nie leciał, też przyszedł. Panowie, murzynów się zwiększa. Naprawdę. Któregoś dnia policzę, ile ich jest wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Nie będę już tego pędził. Powiem dwa pocztowe. Kolego, możesz zobaczyć. Twoje pytałeś się wczoraj mnie. Szymelek. Szymelek chodzi. To pocztowy. I jeszcze jest groszek. Siwy i Szymelek jeden zginął. Groszek pewnie w buzie jest. Coś tu jest świeżego? Nie ma. Jakiś murzyn podejrzany? Co ma usrane nogi? Nie, nie ma. Obudziły się już. Obudziły się. Patrzycie, jak szpak w dupsko. I teraz będzie jazda z tymi pantoszami. Dobra, nie siadają. Ja bym to non-stop gonił. Lubię, jak chodzą, ale nie jak chodzą tak ostro w chmurach. Parzek pocztowy twój chodzi. Wiesz, się nauczył. Będzie lotowany niedługo. Zobaczymy, czy coś dałeś dobrego, czy słabego, koleżko. Pozdrawiam cię od Borówki. O, już się podnoszą. Dobra, zwijam się. A tu sam terpantor został, z nim kąciaty. Rumun. Czapo żółty. Pocztowy. Dwa murzyny.
wyłączyć telefon. Panowie, i tak to wygląda, idę zamknąć pocztowe. Zwijam się na ten jakiś koncert śmieszny. Dzisiaj znowu doszedł gołąb, nawet nie wiedziałem, panowie. Ten umazany, ta samica umazana, bo jej na bank nie było, widzieliście nogi, to bym widział taką samicę. Powrót kolejnego, przyniesiony kolejny. I w ogóle jest to typa się pocztowy, nie? Nie wiem co z tymi gołębiami u mnie się dzieje. Te pocztowe, jestem z nich zadowolony, panowie. Czuję, że coś z nich będzie. Mam 3 oblatane. Jutro coś jeszcze puszczę. Co ksedo? Zamykam tą wodę i muszę przynieść, ale to później mi dam wodę. Światło podłączę. Dobra, panowie. Pozdrawiamy wszystkich w sobotę. Świry chodzą. Pocztowy z nimi daje, zobaczcie. I to bardzo dobrze. Szymel. Już mnie nauczę chyba tutaj. Późno. A tak powinny chodzić gołębie w stadzie. Pocztowy tylko wypada. Ale on sobie poradzi z nim, bo to jest młodziak. On ma długi lot. Wjeżdżają w dach. Może zejdą. Dobra, panowie, pozdrawiamy, do zobaczenia.